Cześć. Dzisiejszy poradnik będzie dotyczył tego, jak w własnym zaciszu domowym dbać o swoje stopy. To, co dla Was przygotowałam jako główny temat, to zmiękczające kąpiele dla stóp. Opowiem Wam też o tym, czego unikać w takiej domowej pielęgnacji stóp, a co sprawdzi się doskonale, żeby zniwelować nieprzyjemne odczucie szorstkości na naszych stopach oraz żeby stopy były możliwie jak najlepiej przygotowane do sezonu letniego. Jak wiecie, rogowacenie naskórka jest naturalnym procesem, który zachodzi w naszej skórze. Dlatego też nie warto jest go nadmiernie ścierać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś powstaje naturalnie, samo z siebie, to znaczy, że zostało to odpowiednio u nas zakodowane. Dlatego też nie zachęcam Cię do używania pumeksów, ostrych tarek, a już nie daj Boże jakichś ostrych narzędzi do ścinania tego naskórka. Tak ścinany naskórek i nadmiernie i zbyt często usuwany może prowadzić do tego, że w pewnym momencie nabawisz się naprawdę strasznych, ale to strasznych problemów ze swoimi stopami, ponieważ naskórek ten jako naturalny twór będzie się bronił przed tymi urazami mechanicznymi, których dokonujesz ścierając je zbyt często bądź ścinając. Dlatego też zdecydowanie lepiej sprawdzają się tutaj peelingi, a także zmiękczające kąpiele. W wyjątkowych przypadkach, kiedy Twoja skóra jest naprawdę bardzo twarda bądź masz tutaj problem z nadmiernym rogowaceniem skóry spowodowanym różnymi chorobami właśnie stóp, zalecam Ci zastosowanie tarki, jednak nie częściej niż raz na 3-4 tygodnie. Najlepiej będą się tutaj sprawdzały tarki szklane bądź tarki o bardzo delikatnej gradacji, które bardziej niż ścieranie mają na celu wygładzenie Twojego naskórka. Jako pierwsza propozycja, którą podam, będzie to kąpiel, w skład której będzie wchodziła woda, sól, może być to zwykła sól kuchenna, oraz olej kokosowy. Jak to robimy? Mieszamy około 7 łyżek soli z 5 łyżkami oleju kokosowego. Tak dobrze wymieszane nasze składniki wlewamy sobie do wanienki, do specjalnej miski do pedikuru z wodą ciepłą, ale nie gorącą. Stopy moczymy około 3 minut. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy moczyły je dłużej, będziemy z taką kąpielą siedziały przy odcinku naszego ulubionego serialu, możemy doprowadzić do tego, że nasz naskórek będzie nadmiernie rozmoknięty. To też nie jest do końca dobre rozwiązanie. Po każdej wykonanej kąpieli zalecam Ci nałożenie kremu. Najlepiej, gdyby to był krem zawierający w swoim składzie mocznik. Jako kolejna propozycja zmiękczającej kąpieli do stóp świetnie sprawdza się kąpiel z cytryny, oliwy i mleka. Proporcje, które tutaj wykonujemy, to 1/4 soku z cytryny, 1/4 szklanki mleka, 1/4 szklanki wody oraz 2 łyżki oliwy z oliwek. Możesz tutaj także dodać swój ulubiony olejek eteryczny, żeby Twoja kąpiel poza działaniem zmiękczającym miała również właściwości aromaterapeutyczne. Tak przygotowaną kąpiel, podobnie jak w pierwszym przypadku, zostawiamy sobie, a właściwie stopy w tej kąpieli zostawiamy na około 3 minuty. Po 3 minutach pamiętaj o tym, żeby dokładnie osuszyć swoje stopy oraz zaaplikować swój ulubiony krem. Kolejną propozycją zmiękczającej kąpieli do stóp będzie mieszanka wody oraz zwykłej sody kuchennej. Do miski z ciepłą wodą wsypujemy około 5-7 łyżek kuchennych sody. Tutaj kąpiel sodowa, poza tym, że będzie miała działanie nawilżające, będzie też działać dezynfekująco, a także jeżeli masz problem z potliwością stóp, to świetnie będzie ten problem niwelować. Wiadomo, że za pierwszą kąpielą nie uzyskamy już wspaniałych efektów i nasza stopa się nie będzie pocić, natomiast regularnie wykonywane kąpiele jak najbardziej pomogą nam się uporać z tym problemem. Warto też także stosować kąpiele ziołowe. Co to są kąpiele ziołowe? Kąpiele ziołowe to jest nic innego jak zmieszanie kilku torebek różnych ziół, które posiadamy w swoich apteczkach czy szafkach herbacianych. Ja lubię stosować rumianek z miętą oraz z szałwią. Wszystko to zalewam sobie w małym rondelku. Chwilkę zostawiam pod przykryciem, tak żeby zioła się dobrze zaparzyły. Czekam, żeby lekko ostygły i wtedy do ciepłej wody wlewam sobie taki napar. Napary ziołowe, tak jak wiecie, mają także działanie lecznicze. Mięta będzie tutaj nam stopę na pewno odświeżać. Szałwia będzie miała działanie antybakteryjne i antygrzybiczne. Także naprawdę
warto stosować to, co macie w swoich półkach. Jeżeli masz w domu świeży rozmaryn, to warto jest go również wykorzystać do pielęgnacji Twoich stóp. Kilka gałązek takiego właśnie świeżego rozmarynu wrzucamy sobie do tym razem gorącej wody. Czekamy, żeby tutaj rozmaryn nam puścił swoje soki, tak żeby jego właściwości mogły działać. I wtedy, kiedy ta kąpiel już ostygnie, dopiero wkładamy swoje stopy i trzymamy, tak jak w poprzednich przypadkach, około 3 minut.